Ja jeszcze przed biegiem masowym wykupiłem już bilet na samolot. Miałem wylecieć do Polski z Francji, ponieważ byłem tak zmęczony tymi igrzyskami psychicznie, fizycznie, że jakby chciałem uniknąć powitania polskiej reprezentacji na lotnisku. Moja rodzina była rodziną jak typowa rodzina żyjąca na Śląsku. Tata był górnikiem, pracował na kopalni, mama była handlowcem. Od szóstej klasy wszyscy chłopcy biegali na nartach. Biegaliśmy dookoła szkoły, dookoła kościoła, który był naprzeciwko szkoły podstawowej. Czasami był wyjazd ze szkoły, gdzie jechaliśmy właśnie gdzieś tam pobiegać na Kubalance, spróbować tych prawdziwych tras biegowych. Wyznaczaliśmy chłopakom i dziewczynom, że przykładowo ma zrobić 3 razy 4 czy 5 kilometrów. Tomek przyszedł do mnie i mówi: panie Gałuszka, czy ja bym mógł jeszcze jedną piątkę zrobić? Na początku się nie wyróżniałem, wręcz byłem, można powiedzieć, gdzieś tam pod koniec stawki. Dopiero tak naprawdę ostatnie 2 lata szkoły podstawowej były dla mnie o wiele lepsze. U Tomka było widać tą progresję tych wyników czasowych, że coraz szybciej pokonywał dane odcinki. No i zaczęliśmy wygrywać, czy zdobywać medale również w biegach drużynowych, co było dużą frajdą, bo jednak wtedy brało się już odpowiedzialność za całą ekipę, a nie tylko za swoje starty. Zdobyłem medal Mistrzostw Polski juniorów, swój pierwszy w 1991 roku. Nawet 2 medale. Pierwszy był brązowy indywidualnie, później złoty w sztafecie. Przyjechał, wszyscy go przywitali i podnosili go na duchu w tym momencie, żeby po prostu szedł w tym kierunku. Trener wierzytelny powołał mnie już do kadry seniorów, co było naprawdę dla mnie olbrzymim wyróżnieniem. I to było jakby w pewnym sensie spełnienie też jakichś dziecięcych marzeń, że mogę teraz z takimi zawodnikami, których oglądałem w telewizji, rywalizować. Jednak miałem olbrzymie problemy ze strzelaniem. To, co dziś pamiętam, to pamiętam, że bardzo wiele czasu poświęcaliśmy na ten element. Takich treningów było bardzo dużo i pracowali nad koncentracją, wytrzymałością oddania tego strzału. W 1994 roku na olimpiadzie w Lillehammer nie mógł jeszcze osiągnąć bardzo wysokiego wyniku, dlatego że był jeszcze pierwszy rok seniorem, młodym zawodnikiem, można powiedzieć tak nieobczaskanym w takich bardzo poważnych zawodach. To był chyba pierwszy moment w takim życiu sportowym, gdzie pojawiły się łzy, bo tak naprawdę wiedziałem, że tylko w biegu na 20 km mam szansę na jakieś naprawdę bardzo dobre miejsce. Nie marzyłem wtedy o medalu jeszcze olimpijskim, a niestety z tego biegu po prostu wyeliminowała mnie choroba i, no i było to dla mnie wtedy bardzo przykre. Anterselva 95 rok to moje tak naprawdę pierwsze mistrzostwa świata. Czymś, co pokomplikowało ten mój cały bieg, to była awaria karabinu na trzecim strzelaniu. Niestety zablokował się magazynek, po oddaniu jednego strzału nie mogłem do komory nabojowej już przesunąć drugiego. Wyciągnąłem magazynek, rozsypał się. Musiał wyciągnąć wszystkie naboje i pojedynczo ładować. Później z tego magazynka oddałem tylko 3 strzały. No ale że Tomek był właśnie mocny psychicznie, nie nerwowy, no to wytrzymał tą presję. Ja oddał strzały wszystkie celne i już wychodząc ze strzelnicy, trenerzy podchodzili do mnie z gratulacjami, że już ma wygraną w kieszeni, ale nigdy takich gratulacji nie przyjmuje się do momentu, dopóki zawodnik nie przebiegnie na metę. Przebiegłem linię mety, już wiedziałem, że jestem mistrzem świata, że tak naprawdę już nikt mi nie zagrozi, bo ta przewaga była dosyć duża. To również przebiegłem linię mety i myślałem, co ja teraz mam zrobić. Więc najłatwiej było się położyć na ziemi i udawać, że jesteś tak strasznie zmęczonym i leżeć jak najdłużej i po prostu zebrać myśli, co zrobić. Przyjeżdżamy na Mistrzostwa Świata i
Pierwszy bieg mi nie wyszedł. W drugim poprawiłem swoją lokatę, ale była to lokata dopiero siódma. I przychodzi ten mój główny wtedy jeszcze bieg, bieg na 20 km. Testujemy z Wieśkiem Ziemieninem narty i niestety, ale moje narty są bardzo słabe. Moje narty były troszeczkę lepsze, a testowaliśmy zawsze razem. Narty do smarowania po prostu, same narty. No i moje były lepsze, no zaproponowałem Tomkowi. A Tomek, wiadomo, nie chciał, bo to skromny człowiek. Jeszcze pamiętam, że do dziś odpowiedziałem mu, że jak to, nie, ja nie mogę zabrać tych nart, bo przecież ty też biegniesz w tym samym biegu. I pamiętam to zdanie, że Wiesiek mówi, że weź, bo ty masz dzisiaj szansę zdobyć medal, ja nie mam tej szansy. No ale przekonał się, wystartował, zrobił medal. Ten dzień okazał się szczęśliwy, bo właśnie wtedy zdobyłem srebrny medal Mistrzostw Świata i no i co, i dziś mogę go dedykować jedynie Wiesławowi. W drugim szeregu z numerem 12 biegnie Tomasz Sikora, jedyny nasz reprezentant w tym biegu i właśnie wystartowali. Przed igrzyskami wszyscy twierdzili, że to moje czwarte igrzyska i że Sikora może wygrać każde zawody, ale nie ma szans na igrzyskach. To nie jest zawodnik, który dobrze wystartuje na igrzyskach. Patrzmy, jak Tomek strzela. I tak naprawdę na strzelnicy nie robiłem tego, czego byłem nauczony. Strzelałem o wiele szybciej. Łapałem rundy karne. Dzwonił do mnie, normalnie aż płakał i mówi, wiesz co, to już jest, to jest po prostu taka presja jest na nas, taki ten, że my już po prostu nie dajemy sobie z tym rady. I poprosił trenera, czy może pojechać, czy może nie wystartować w trzecim biegu. Ja mówię, no co ty, jak ty będziesz wyglądał? Już tutaj takie są artykuły o was i to wszystko, że jesteście bez honoru. Ty jeszcze wcześniej do domu przyjedziesz, zrób wszystko, żeby to wszystko jakoś podreperować. Ja jeszcze przed biegiem masowym wykupiłem już bilet na samolot. Miałem wylecieć do Polski z Francji, ponieważ byłem tak zmęczony tymi igrzyskami psychicznie, fizycznie, że jakby chciałem uniknąć powitania polskiej reprezentacji na lotnisku. No niestety nasze plany się zmieniły. Widziałem tę olimpiadę w telewizji i byłem pewny, że jakiś medal zdobędziemy. Tomek miał bardzo daleki numer startowy. I transmisja już prawie, że była na zakończeniu i już wiedzieliśmy, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto jest trzeci. Sikora nic, no więc już wszyscy załamani siedzimy, no bo Sikora nic. I tu naraz po czwartym strzelaniu pokazują Sikory i on jest drugi. Tomasz Sikora na drugim miejscu za Ole Einarem Bierdalenem. No gdyby tak do końca, proszę państwa. Wtedy już tak naprawdę zaczęła się gdzieś myśl o medalu, bo już biegłem w pierwszej trójce i zaczęła się walka z Ole Einarem Bierdalenem. No i tak naprawdę wtedy stanąłem przed myślą, czy w tym dniu zdobędę medal. U nas był taki zwyczaj, że jak Tomkowi dobrze szło i ostatnie strzelanie było na zero, to już nikt nie siedział. Wszyscy biegali po pokoju, dookoła stołu i gdzie się tylko dało. Jeden drugiego potrącał, ale wszyscy biegali. Przygotowywałem się wtedy na obozie w Dusznikach, na Mistrzostw Europy Juniorów. No i muszę się przyznać, że po tym jak Tomasz biegł na metę, to z kolegą załamaliśmy łóżko. Jest Tomasz Sikora, za chwilę będzie na mecie, jest wicemistrzem olimpijskim Polak. No Boże, jak ja ci dziękuję, powiedział w tym momencie Tomasz Sikora. To jest nagroda, wielka nagroda za te kilkanaście lat ciężkiej pracy. To jest właśnie urok biatlonu, że tak naprawdę do ostatniego strzału nie wiemy, kto zwycięży. Może być zdecydowany lider i na ostatnim strzelaniu traci wszystko. Nie tylko zwycięstwo, ale miejsce w trójce, czasem miejsce w dziesiątce. Dlatego ten sport tak kochałem i pewnie zawsze gdzieś zostanie w moim sercu.